Po, nie wiem, chyba 3 tygodniach przerwy od tego moda, tak mi się wydaje. Wchodzimy znowu na Bogusie i gramy, przypominam, po pierwsze, takie mniej ważne, ale też ważne, jest to podwójny randomizer, czyli losowi przeciwnicy, losowe itemy, plus floppy ring. Tak, ciągle działa niestety. Floppy ring, czyli wszystkie animacje, jakie są w grze, czy to jest przeciwnik, czy to jest ja, czy nawet maszyny, cokolwiek co się rusza w grze, jest popierdolone. Tak, welcome to the Elden Park, welcome to Jackass, nie? Włącznie z moim, kurwa, głupim bieganiem. Więc moje nóżki chodzą tak. Poniedziałek wraca Boguś? Bogdan, tak. Poniedziałek wraca Bogdan, no. To się zgadza. Skończyliśmy na tym, że co to, kurwa, był za boss? Ktoś pamięta? Ja już zapomniałem. Jaki miałem set na sobie? Cały Perceptors miałem? Chyba tak. Chyba cały Perceptors. Zabiliśmy w tym miejscu Astela w końcu, więc to tyle dobrze przynajmniej. Ale jaki tam... Co tam, kurwa, było dalej? Tam nie był przypadkiem Rykard? Czy mi się wydaje? Miota nim jak szatan, no prawda, ale co tam był za boss? Rykard chyba, nie? Zamiast Rennali, i to w pierwszej fazie. Albo ognisty gigant? Gigant. Ognisty gigant tam był, dobra, pamiętam. Pamiętam teraz. Niestety. Czemu ja mam tak dziwnie... Ciemność. Tak dziwnie ustawione bronie w rękach? A, bo ja używam... Tak, tak, tak. Tej broni używam, żeby robić AOE. A tej broni użyłem do lodzenia. Skoro tam jest ognisty gigant, to mi się przyda lodzenie, nie? Jakie mam w ogóle talizmany? Całkiem sensowne, dobra. Halu, możesz powiedzieć, jakiego fontu używasz, na przykład do licznika i innych napisów? On się nazywa po niemiecku Bannschrift, Bannschrift. I on ma różnych parę wariacji. Ja używam zazwyczaj Bannschrift Bold, Bannschrift Condensed Bold. To jest to, czego ja używam zazwyczaj. I w miniaturkach, i w wielu innych miejscach. Nie wiem, jakoś ten font mi się podoba, jest taki prosty, ale ładny przy okazji. Bestia tu jest, kurwa! A ja myślałem... Nie mam pojęcia, co on robi. Zapomniałem, że mam floppy moda i w sumie chuja zobaczę. Jako gość to wcale nie gra w Souls-like. Co robi te 300% fizyki oprócz ci chujowych animacji wszystkiego? Nic. No słuchajcie, kurwa, nic. Po prostu utrudnia grę dodatkowo. I mniej więcej tyle. Tu nie ma żadnej filozofii dosłownie. Utrudnia grę i głupio wygląda. To jest całe clue tego moda, tak naprawdę. Szczególnie to, że głupio wygląda, nie? Mi się najbardziej podoba jak ten floppy mod, bo on też modyfikuje scenki filmówki, nie? Więc jak są jakieś, nie wiem, wejście na bossa czy cokolwiek, to czasem to śmiesznie wygląda, jak NPC się śmiesznie bugują. Utrudnia grę i głupio wygląda, no. Prosty, ale nie prostacki font, tak jest. Czekajcie, to z mojego arsenału będzie najlepsze na bestię eldańską. Na pewno nic, kurwa, co robi damage od wiary, nie? Ten Death Ritual Spear, on ma duże AOE i to jest duży plus. Ghost Flame ma duże lodzenie, ale kurwa, nie oblodzę tego chuja przecież, nie? To ja mam w soczku specjalnym wlane. Tu jest jakiś mod? Nie. Broń Boże. Ja się brzydzę modami, wolę vanilla gierki. A, złą broń mam w ręce, tak? Oj, odpierdala! Ten Ash of War przy okazji ma całkiem nie najgorszy stagger damage, nie? A propos stagger damage, on ma chyba stagger w tym momencie. Chyba pozostaje mi, kurwa, wierzyć w to, że w końcu dostanę... Ale gdzie on się, kurwa... Pojawią mi się te obręcze, czy nie? Pojawią się. Spamuj tego spela. Może w końcu się uda. Nie widziałem chyba nigdy... No, podniósł mnie i nie... To jest tylko pierwsza faza, nie? Ja się boję, co będzie w drugiej. Jestem w jakimś rogu. Chyba znowu jest stagger, co? Nie mogę wyjść stąd. Jestem odblokowany.
Aha. Poleciały starsy. Milka, nie mam pojęcia, co się kurwa dzieje. Całkowicie. Zero. Okej, kolejny stager. No dobra, mamy drugą fazę, ale nie mam pojęcia, co się tutaj wydarzyło. Przynajmniej ci nie spierdzieli wiadomo gdzie. Plus to, że jest floppy bestia, to pomogło mi przy tym podejściu przynajmniej, nie? Bo każdy atak, który ona robiła, praktycznie mnie nie trafił. Akurat teraz, nie? Ale poprzednie... My beloved. A propos floppy filmówek. Have no fear. I will hold thee. Patience. Be countless born. I'm a snake, follow me. Grenala z imprezy wraca mniej więcej, no. Upon my name is Rani the Witch. Mother's rich slumber shall not be disturbed by thee. Foul trespasser. Send word. Far and wide. Jak się wozi, człowieku. Jakby cię na ulicy spotkała taka ten, szeroka kobita, to co byś zrobił, chłopie? Gówno byś zrobił. Teraz na wybiegu. Modelka jebana. Ja proszę o coś łatwego w drugiej fazie, naprawdę. Nie chcę przechodzić przez bestię aldeńską. Kawaleria. Okej. Okay. Panie, czym ja chcę kawalerię zabić? Czy on mnie trafi w ogóle? Mógłbyś się, kurwa, przestać ruszać, byłoby trochę łatwiej. Wiecie, co możemy spróbować? Trochę innego. Gdzie jest mój... postrój ulepszony troszeczkę. No dobra, zróbmy Ghost Flame'y, póki mam manę, ale nie mam na spele. Okej, boli. No i tyle Ghost Flame'a. Halo! Nie! To nie tak miało wyglądać. Czemu ja nie mogę... O. Ale to wcale nie robi dużo damage'u na nim. A bierze w chuj many, nie? To chyba nie jest dobry pomysł w takim razie. Czemu moje spele lecą gdzieś w kosmos, jak on jest koło mnie? O! Tyle many, niestety. Czy ja podniosłem jakieś te? Mam. Jemy. Nie mogę tego zmarnować. Możemy przy okazji spróbować go trochę oblodzić. Ha. Halo? Znudził się. Ale jak flopuje do mnie śmiesznie. Z lekkim... Nie, nie, nie. Nie wiem, który to jest, ale bije jak skurwysyn. Okej, okay, konik nie boli aż tak. Many już trochę wróciło. I chodź w tym. Okej, okay, oblodzony, ale to koń oblodzony. Ty. Fuck.
Chciałem zrobić kontrę, no ale chuj. Halo, czemu... Nie. Czy on ma iframes jak wstaje z konia? Come on. Okej, to solidny damage shot akurat. Tym nie mogę atakować. Dałoby się mana jeszcze. Animacja bicia musi być. Patrzyliśmy już. Niewiele się w niej zmienia, szczerze mówiąc. W sensie... Nie widać w niej nic ciekawego. Wygląda głupio, jak wiele innych animacji. Ale czy by była ciekawa, no to tak średnio. Konia zajebie, a jego nie zabije. Nie widzę, co on robi. Dobra. Możesz, kurwa, umrzeć. W końcu. Proszę cię. Chcę mieć to z głowy. Irytujący boss. Nareszcie, Boże, kurwa. A! Ja to nawet nie miałem przechodzić, tak? 300 tysięcy. Czemu dostałem 300 tysięcy? Nie mam pojęcia. Bo to było combo dwóch bossów, tak? Nie wiem czemu, tak. Nie wiem. Respeka chciałem zrobić chyba, tak? Dlatego tu chciałem przejść. Czy nie? Bo ja w Dexa poszedłem chyba niepotrzebnie 20 i chyba dlatego tu chciałem przejść. Czy nie? Nie, no Dexa potrzebuje 20 do tej broni, więc nic tu raczej nie zmienię. Vigor dobrze, Mind dobrze, Endurance git. Siła? 16. Czy siły potrzebuje aż tyle na te brony? Ale 15 potrzebuje, więc to i tak jest... Nie. Ty chuj, dobrze, no umarła, nie? A czy umarło to, co było za nią? Gdzie znajdę starą kopalnię? Zaraz za nową kopalnią. Mięczak, co nie trzyma się go ręką, był z jakiejś inwazji do zdobycia. A miecz, miecz. Miecz, co się go nie trzyma ręką? A czym się go trzyma? nie wiem. Może ci chodzi o tego? O ten miecz, jak on się nazywa? O ten, co rzuca się nim, nie? Że tak powiem, ten czerwony. Najlepsza animacja dotąd, najśmieszniejsza, którą znaleźliśmy, to jest to. Branie tej broni w dwie ręce. A tu nie mogę brać w dwie ręce, bo tu jest non-combat zone. Wyjdźmy gdzieś tutaj. Edyńska bestia. Dobra, zaraz włączymy jeszcze plik i zobaczymy, gdzie jest reszta tych wielkich runów, nie? Ej, na kulach to nie wygląda tak dobrze. Daj cestusy. Czemu to tak dobrze wygląda? W sensie... O! To tak miało wyglądać. O, jest zabawne. Bardzo. Dobra, gdzie miałem ten plik z wielkimi runami? Gdzieś, kurwa, na pulpicie, nie? Ale ja na pulpicie mam milion plików. plopirandom.txt. Mamy 5 wielkich runów, proszę ja was, więc spójrzmy sobie tutaj. Mamy 2 wielkie runy jeszcze do zdobycia. Wielka runa Moga jest gdzieś w stolicy, a wielka runa Rykarda jest gdzieś w Mountain Tops of the Giant. Więc to są te dwie rzeczy, które musimy zdobyć, żeby przejść grę. Żeby mieć w ogóle dostęp do przejścia gry, nie? Więc jak to mamy z głowy, w stolicy... Ja wszedłem do stolicy, wszedłem. Ashen Leyndell, czyli dopiero jak spalimy, czyli możemy stąd wychodzić. Morgoth jest zajebany, co było zamiast Morgotha? Nie pamiętam. Pójdziemy sobie z Avenue Balcony i po prostu stąd spierdalamy. Idziemy na lodowe miejsce. Mountain Tops of the Giants. Dając wskazówki w tym pliku, gdzie są dane itemy, one są bardzo ogólne, więc Mountain Tops of the Giants może oznaczać cały ten zone. Dotąd te wszystkie wielkie runy były w dość ważnych miejscach, nie? Mi się wydaje, takie mam wrażenie, Mountain Tops of the Giants i ta wielka runa będzie w Castle Sol. Takie mam wrażenie, że to z Nayala pójdzie, nie? Albo z tego, albo z wielkiego, albo z, no, giganta. Tak strzelam. Czy mam rację? Chuj wie, pewnie nie. Ale to się okaże dopiero, nie? Mam ciągle medium load, dobra.
spierdalamy. Mam jeszcze kawę? O Jezus Maria, jak dobrze. Wiem, że to już mówiłem wielokrotnie, ale uwielbiam, jak zapomnę, że mam kawę i mogę sobie... Ale mogłem levele wbić, nie? To nie jest już zgliczowany fistran w Dark Souls, więc tu się rzeczywiście przydają dusze i runy. Ile zostało? Zgadnijcie, ile dni zostało do premiery DLC. Dzisiaj konkretnie. Tak, drzwi też są floppy. Otwierają się dwie strony. O kurwa, nie lubię. Fuck, zapomniałem, że jest randomizer. Dwa trolle wyrandomizowało, proszę. To bardzo ciekawa opcja. Proszę na mnie nie krzyczeć tym szałem. Jest git póki co? 69, dobrze uzyw. Niestety, Karlo, nie trafiłeś. 69, dlatego tak się ucieszyłem. Zobaczyłem, ile dni jest do końca. Znaczy do premiery. 69 dni. Piękna liczba. Może jakiś czas na zmianę stylowy? Nie, ta czapka jest świetna. Ona dobrze flopuje. It flops really, really fucking well. Dobra, oby mi tutaj w tym miejscu nic dziwnego nie wyrandomizowało. Nie idziemy na tego bossa, który jest w ciemności. Nie ma chuja. Chociaż nie. Idziemy po prostu tam. Idziemy... kolejna... To jest Selen, nie? Czapka. Idziemy przed siebie. Idziemy tak, jakbyśmy chcieli skończyć grę. Briar Armor. Możemy robić damage rolując, nie? To się czasem przydaje. Briar. To jest pewnie kurewsko ciężkie. Nie, medium ciągle. Mam coś jeszcze z Briara? Nope. Skoro założyłem Briar Armor, to wypadałoby się też ubrać pod niego jakoś ładniej, nie? On jest taki czerwonawy, letko. Jakby maska Dialosa z nim wyglądała. Za zbyt srebrna. Bo to w sumie nie jest najgorzej. Rękawiczki mam brajarskie. Nie, mam Omen Killery. O, mam Drake Knighty też to. Mam spodnie jeszcze Drake Knighta? Nie, ale mam brajary. I jestem heavy. Kurwa. A jak ściągnę to? Okej. Okay. No i pięknie. Pięknie wygląda chłopni. Da się tą pelerynkę przerobić, żeby jej nie było. Ale wtedy by mi nie pasowała do koloru czapki, nie? Więc może ją zostawmy jednak. Dobra, wydamy pieniądze. Ile mnie level teraz kosztuje? 85 koła, to z tego 3 levele będą. Plus... Poleciały mi jakieś dusze bossów, czy nie? Bo teoretycznie moglibyśmy sobie coś z dusz bossów zrobić. Czyli z tym talizmanem teraz mamy 60 inta. Okej. Okay. Ja nie czuję się dobrze grając pod inta, naprawdę. Skończyliśmy run w Dark Souls, gdzie grałem pod inta. Gliczując. I teraz tutaj znowu gramy pod inta. Musimy jakieś unga bunga run zrobić, bo ja się po prostu sam ze sobą źle czuję. Jakiś full siła i tak dalej. Rycerze Najala. Tak, dokładnie. XM czmonkę. Run musimy zrobić. Koniecznie. Kaideńska kurwa. Halo! A to chyba jellyfish, tak? Myślałem, że to rak strzelił. A co mi na łeb spadnie? Drawing room key. To jest ten klucz do... Tam, gdzie jest Rickard, nie? Do tego. Do Volcano Manor. Volcano Manor jest już odhaczona. O kurwa, Radagon. Nie! Nie, mordo. Pierdol się. Seiko Marika, dobrze. Dziękuję, Minoryt, siemanko. A ja w ogóle soundtrack się żaden nie włączył. Znaczy, pociesza mnie, że Radagona wrzuciło tutaj, bo to znaczy, że nie będzie go w żadnym innym miejscu, nie? Ja pierdolę. Jak koło niego przebie? Kurwa, jak tylko dostanę w konia, to mój koń dostaje pierdolce, zaczyna biegać w miejscu, znaczy stać w miejscu. I nie mogę biec dalej. Czekajcie, mam pomysł. Na skradaka. Po cichutku. Może mnie nie zauważy, nie? Tak ten. Niki biki like. Gdzieś tam od boku podejdziemy. Czy ja mam jakiś ten? On tam kurwa sobie chodzi normalnie. Pa, on nic nie wie. O! Zawrócił. Dobra, spierdalamy. Na koń i spierdalamy. Jakieś dusze po mnie zostały, nie? Ale chuj z nimi. Chociaż tam trochę tego było, nie? Dobra, kij. Nie chcę ryzykować, że znowu mi przypierdoli. Ja, poczekaj, ja mam w ogóle medalion? Żeby wjechać do góry, czy nie? Bo, szczerze mówiąc, kurwa, nie wiem. To jest ten, nie? Rold. I mam połowę sekretnego. Zakładam, że do LFL nie będziemy musieli iść, do Falafel. Bo nie było nic napisane takiego, że tam są jakieś ważne itemy. Dobrze! Lodo Kraina. Fantastico. Zabijemy tego. Shabliriego. Z niego zazwyczaj cały set jego leci, nie? Więc mogą z niego jakieś fajne itemki polecieć. Zobaczymy, w co jest w ogóle ubrany. To mnie zawsze ciekawi, jak spotykam NPC-a, którego jeszcze nie widziałem. Jakąś białą pelerynkę ma. What the fuck? Co to jest za biała pelerynka? Co to jest za armor? Czapkę kojarzę. Spodnie... On ma same gacie na sobie. Czy to są spodnie tego?
Jak to się nazywa? Tego T-Pose Guy'a? Złotego chuja? Czy nie? A on nie może trafić! No wejdź w to, proszę cię, kurwa. Ała, może trafić jednak. O, o, o! Ha, nie możesz już, kurwa. Tak. Dostał i tak. Ej, te spele są zbyt celne, dlatego ja gram spelami w tym runie. Wygląda jak miał wielkie cycki. I... a... Magic Grease, okej, okay, no to trochę lipa bym powiedział w takim razie. Miałem nadzieję na coś lepszego. Dobra, czyli co, zanim pójdziemy gdzieś tam do Fire Gianta, ja bym poszedł najpierw do Nayala i zobaczył, co jest zamiast Nayala, nie? Brzmi logicznie, jak dla mnie, jak najbardziej. Bo to są miejsca, które mi się... chociaż może pójdźmy do Fire Gianta. I jak z Fire Gianta nie poleci Wielka Runa, to może pójdziemy sobie gdzieś indziej poszukać rzeczy. Interesuje nas tylko Wielka Runa tak naprawdę, nie? Wiadomo, fajnie byłoby parę bosików zobaczyć, ale... We will see. We will see. Nie ukrywam, że chciałbym jak najszybciej zacząć rana w Sekiro na gitarze. Jestem na niego napalony. Często mam tak, że... o, coś umarło. Często mam tak, że na jakiś ran się napalam, konkretny, po czym po pierwszym streamie tego rana okazuje się, że jest kurewsko trudny i mam ochotę, kurwa, skoczyć po prostu z mostu. W Minecrafcie oczywiście. Też jestem napalony na Sekiro. Ja wiem, kto jest najbardziej napalony na Sekiro. Uzyw. O, nikt nie będzie do mnie strzelać tym razem. Fantastiku. Bo po Sekiro zostaną nam tylko dwie gry do przejścia na gitarze jeszcze, nie? Czyli Dark Souls 2 i Elden Ring. Elden Ring będzie na samym końcu oczywiście na gitarze robione. Bo tam będzie chyba... chociaż jak ustawiałem te przyciski pod Sekiro, Sekiro jest, kurwa, naprawdę dużo przycisków potrzebnych. Wydaje mi się, że Sekiro będzie w ogóle trudniejsze niż Elden do przejścia na gitarze. No ale zobaczymy. Co tu jest zamiast tego? Z niego nie dropi nic nigdy, nie? Zajebałem mu tak dla zasady po prostu. Bo mogę. Z tego żuczka leci kamień biały jakiś, nie? Siódemka, ósemka? Osiemnastka? Nie pamiętam. Karjan Regal Scepter! Ej! To jest ten, z Renali, nie? Ja nie znam się na magii, ale chyba tym dość długo grałem, jak już w końcu się zdecydowałem na granie pod magię. Sorcery Scaling 162, a to moje gówno ma 266 na plus 18. Plus to się wzmacnia białymi kamieniami, nie? A ja ich trochę mam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Możemy na plus 8 to zrobić. Te moje dwie bronie, poker jest na plus 9. Też są na podobnym poziomie upgrade'ów. W sumie eksploracja lekka też by się przydała, nie? W tych endgame'owych zonach, bo tam będą już kamienie dziewiątki, dziesiątki białe lecieć. Coś tam umarło, zajebiście. O, widzę Lilię Trinę. Let me have, please. Czy ja chcę... zobaczmy jeszcze, to jest na jeziorze, nie? Chciałem powiedzieć, czy mogę od razu iść do tego, nie? Od razu iść... o, smok. Do Fire Gianta, ale zahaczmy o ten, o jeziorko. Zahaczmy o łaskę tam za jeziorkiem. Bo czemu by, kurwa, nie? Wiadomo, ile tego rana jeszcze zostało. Dwie wielkie runy i parę głównych bossów. A czy nie wiem, czy głównych. Parę bossów. Soldier of Godric już był niestety, nie? Dało mi zamiast jednego z Earth 3... nie Sentineli. Earth 3 awatarów w Kaelid. Więc niestety moje marzenie o tym, żeby zamiast eldeńskiej bestii mieć Soldier of Godric, no nie wyjdzie w tym ranie. Nie wyjdzie w tym ranie. Kurwa Astel. Ja pierdolę, dobra, chuj. Omijamy to miejsce jednak. Ja już go tam widzę, nie? Jak się wije w powietrzu. Chuj mu w dupę. Czy to... a to może być ten zwykły Astel, jako mobek, nie? Ten, co wisi i po prostu pluje. Bo ten boss jako boss powinien być bardziej chyba na środku, nie? To jest ten, co pluje tylko. Kamieniami. Mamy gargulca. Oła. Pytanie, czy to jest double gargulec? Jeśli tak, to go nie bijemy na pewno. Jebać go. Jeśli to jest duble gargulec. Jeśli to jest zwykły tam... ała, kurwa, no ten Astel będzie wkurwiać. In dread of the freezing fog. Jak daleki zasięg ma ten Astel? To jest chyba ten chłop, co jest przed wejściem do Maliketa, nie? Znaczy do... no. Ja pierdolę.
Chyba chciałbym sobie go dać spokój z nim. No przestań odchodzić ode mnie, kiedy ja chcę cię bić. Ale griduję, po prostu stoję i strzelam, nie? Okej. A to, okej, on tak chodzi, a ja myślałem, że na atak zaczyna wykonywać. O, Sager. Mogłem nie pić w tym momencie. O. Ten Ashufur ma kurewsko dobry Sager. Jestem aż pod wrażeniem, jak kurewsko mocny jest Sager na tym Ashufurze. Ze Spear Call Ritual. Poczekaj, ja się na niego skradnę. On się nie leczy, nie? Tak nie robią bossy w tej grze. Tam Astyl wstaje pierdolca po lewej stronie. Kolejny Sager, czy nie? Będzie. Git! 88 tysięcy tylko za to. Shabriri Grape, dobrze, możemy dać babie. To mi to da gówno. Dosłownie nic. Dobra, widzę rączkę, widzę... przebiegnijmy może bliżej rączki, żeby tego kurwa komara i psa nie pulować, co? Rączka normalnie jest pojebana, a na floppy ringu wygląda jak, nie wiem, nie wiem jak to opisać po prostu. Normalnie golden seed, powinien być ten. Łezka, ale to też nie jest najgorzej. Tu jest kamień 8 chyba zazwyczaj, nie? Czy 7? A tymczasem, kurwa, Golden Rune 3. Jest trochę śmietnik. Dobra, idziemy prosto do Fire Gianta. Fire Giant już jedną fazę mieliśmy, nie? Tą pierwszą. Mieliśmy już pierwszą fazę gdzieś zrandomizowaną w jakimś miejscu. Ale nie pamiętam, w którym miejscu to było. Więc... nie, wydaje mi się, że następnym razem zrobimy rzeczywiście ze skalowaniem sobie, jeśli w końcu zagramy po raz kolejny w randomizer. To pewnie trochę potrwa czasu między jednym a drugim, ale ze skalowaniem się gra lepiej, bo niektóre bossy, przez to, że ja już jestem na takim wysokim levelu, na endgame'ie podrzucają się za jakieś, nie wiem, zamiast Maliketa możemy dostać przykład Sorry Love Godric, który ma swoje staty do normalnej gry. I wtedy to jest takie trochę za łatwe, nie? Trochę kurwa za łatwe. Czekaj kurwa, co tam jest? A, dobra. Myślałem, że tam jakiś mobek jest wyrandomizowany, a to jest po prostu zamarznięty olbrzymy. Myślałem, że spadnę na dół. Maliketa też już zabiliśmy, nie? Maliketa jako Maliketa z kolei. Nie jako bestialskiego duchownego. Widzę dziewicę. A, zobaczmy jeszcze ten. Oho, spadły klatki. Jeśli spadają klatki w randomizerze, to znaczy, że coś zostało mocno podmienione. Mam 34 FPS-y. O, co, jak... ostatni randomizer graliśmy, chyba miałem crasha przed wejściem, nie? Na arenę Fire Gianta, czy mi się wydaje? Ja jestem do kościoła podejść najpierw, zobaczyć jaki będzie invader. Czy chłopy biją? O Jezus Maria, moje FPS-y. Okej, okay. Już mnie zwróciło. Ja bym chciał kliknąć tutaj łaskę, zanim mi invader wyskoczy. Miriam? Miriam gdzieś robi invady? Gdzie Miriam robi invada? A Miriam, dobra! Ja myślałem, kurwa, o Seluvisie. No, oczywiście, że tak, że Miriam robi invader. Somberstone trójeczka. Czy mi się to podoba? Kurwa, nie wiem. Jak on się wygina podczas tego. O nie! Halo? No nie! Jak mocno mnie to zaboli? A, tak myślałem. Byleby mu przerywać ten. O, coś umarło. Byleby mu przerywać robienie łuku i będzie easy. Oj, śmieszny kolega. Miriam to jest oczywiście z tej wieży odwróconej, nie? Kukri i Golden Rune. No okej, no. Level jakiś bijemy za to na pewno jeden. Nie wiem, czy nie chcę iść w drugi, tak. Pójdziemy w stronę drugiego tego. Pójdziemy w stronę drugiego softcapa HP. Ja lubię mieć HP.
Wiem, że to pizdowato, ale... nie lubię się męczyć, nie? Dobra, pojeżdżający. Ja zobaczę, jakbym był na górze, to może bym zobaczył już tutaj na arenie, nie? A tak to chuj, będzie... będzie lekkie zdziwko. Coś prostego. Radagona nie będzie, Elnieckiej Bestii nie będzie, Maliketa drugiej fazy nie będzie. Placidusak zbył gdzieś już, czy jeszcze nie? Bo próbuję pomyśleć o takich endgame'owych bossach, które byłyby dość ciężkie. Ale Placidusaksa chyba... Koń! Kuń! Rycerz na kuniu! Już jednego mieliśmy, nie? Ale... pytanie, który? Czy to jest ten z samego początku gry? Czy to jest ten... ja w ogóle nie wierzę, że tu jestem. To jest ten z samego początku gry chyba, co? Czy nie? Chyba tak, ma niewiele HP. Chociaż bije mocno. Nie wiem, czy to ten Altus, czy nie. Dobra, druga faza. Floppy Giant! Ciekawe, jak sobie nogę urwie. Na floppy modzie. Noga. A, już urwał, tak? Nie, teraz urwał. Lewitująca noga! On ją zaczarował, człowieku. O, o, złapał. Dobrze. Dobra. Kto będzie w drugiej fazie? Chce mi się szczać, to jest bardzo złe. Mimiktir? A czemu jest tak ubrany? A nie! To są czempioni Fi! Okej. Okej. Czyli mamy PvP bossa, pseudo PvP. Kolejni też się pojawią, nie? Normalnie całe trio pojebańców. Nie griduj, Paweł, nie griduj. Aż się many napijesz, żeby mieć fulla. Wszyscy w trzech w jednym miejscu, o, ale fantastycznie. Bo to znaczy, że mogę wszystkich trzech naraz wydymać. O nie, on ciągle robi czaszki, nie? To się nic nie zmienia, kurwa, w tym przypadku. Ciągle jest jebanym rakiem, Lionel. Okej. Okay. Ale muzyka z drugiej... Uuu! Halik... A, patrzcie, czyli nie poleciał mi ten... nie poleciał mi wizerunek. Czyli to rzeczywiście może być z tego, nie? Z Nayala prawdopodobnie. Albo może coś tutaj? Czy to jest jakieś coś ważnego? Ordinie raczej by nie poleciało, nie? Mi się nie wydaje. Dobrze, no... Jak już tu jestem, to kliknę sobie Melinę, nie? Palimy Melinę. Melina będzie palona. Dawno nie była palona Melina. A to oznacza jedno, że trzeba muzykę włączyć do palenia Meliny specjalną. Zobaczymy, czy timing wejdzie tym przestań razem. Przestań czarować! Natychmiast! Jak tylko tego rana skończę, to przestanę czarować. Obiecuję. I promise. I promise. Czarowanie się skończy zaraz po tym ranie, nie? Jak tu byłem pierwszy raz, to całkowicie nie miałem pojęcia, gdzie iść. I próbowałem wejść na dół tutaj. Spoiler, to się umiera od razu. Instantowo po prostu. Dobrze, no więc. Skoro już tu jesteśmy. Ja Melinie nie ten, nie zrobiłem szaleństwa żadnego ani nic, nie? Normalnie będzie... Floppy Melina palona. Dobrze. Tak, tak. Jestem gotów popełnić z tobą grzech. Jak ona flopuje!
To jest. Kurwa mać. Jakie... O, wróciły rączki. Jakie się ręce w ten sposób ruszają. To to wcale nie jest poważne w ogóle, nie? Koniec gry, nie, nie, nie. Jeszcze nie. Jak się creepy obróciła samą głową. Piękne. Pięknie. Dobrze weszło. Ja muszę się szybko odlać, więc 72 sekundy i zaraz wracam.